Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kapelusznik, pozdrawiam wspierających i na start trzeba poprawić dwa moje błędy z poprzedniego omówienia, za co przepraszam. Pierwszy jest taki, że tak, profesor Clover również, tak jak jego brat, należy do rodziny D. Nie wiem czemu, skąd było tyle pytań na ten temat, no ale dobra. A drugą rzeczą jest złe tłumaczenie. Atlas nie powiedziała, żeby Słomiani odnaleźli One Piece, tylko żeby wyszli z całej sytuacji w jednym kawałku. A ponieważ już mamy to wyjaśnione, to rozdział zaczynamy od tego, że Saturn walczy z każdym na statku olbrzymów i Luffy ostrzega każdego przed pazurami Saturna, ponieważ znajduje się w nich trucizna. Następnie widzimy ponownie przemienioną w tryby Sangoda Bonnie, którą obronił Luffy przed atakiem Saturna, a my powracamy do nagrania Vegapunka. Znowu. Doktore w nagraniu mówi, że nadchodzi dzień, w którym wszystkie sekrety Pustego Wieku zostaną odkryte i tutaj do końca nie jestem pewny, co mówi, ale opowiada coś w stylu, że znana już jest technologia broni tych starożytnych, które zatopiły świat i one są dalej w użyciu i ich moc gdzieś tam jest, czyli by wychodziło na to, że moc i dostęp do starożytnych broni gdzieś na świecie po prostu jest. Tak zrozumiałem ten fragment. Dalej mówi o prześladowanych rasach z nieznanego powodu i tutaj się przewija Pudding, Kuma czy King, a my powracamy do walki z Saturnem. No i Saturn mówi do Bonnie, że jest tylko kopią Nikki, ale Luffy krzyczy, że tego już wystarczy i atakuje Saturna po nogach. Następnie Bonnie mówi do Saturna, że jak śmiał zrobić tyle przykrości jej rodzinie, ona sama chciała żyć po prostu z mamą i tatą w świętym spokoju, wypomina Saturnowi, że jak on śmie się nazywać Bogiem i dopowiada, że przez życie w samotności chciała umrzeć, ale idzie dalej do przodu. Mówi jeszcze, że swoim rodzicom zawdzięcza wszystko i że jej rodzice błogosławili ją na wiele sposobów i razem z Luffym wykonują wspólny atak, wyrzucając Saturna ze statku i wpada on chyba do wody. Wszyscy na statku się cieszą z tego powodu i zauważają, że w ich pobliże zmierza statek Słomianych Kapeluszy. Oczywiście Bonnie nie zauważyła, że Luffy jej w ataku dopomógł. Taka słodka ciekawostka. Fajnie, że Gumiak jej pomaga nabrać pewności siebie. W międzyczasie mamy ponowny powrót do nagrania Vegapunka. Doktor w nagraniu opowiada, że gdy nadejdzie dzień odpowiedzi, trzeba będzie być przygotowanym, choćby nie wiem co. I doktor ma wiarę w mądrość ludzkości i naukę. Następnie mówi, że po śmierci Rogera i Białobrodego nadchodzi nowy wiek, a stare legendy przemijają. A w dniu dzisiejszym istnieją pewne osoby czy indywidualności, które są uciskane, bo są najbliżej prawdy i tak dalej. Tutaj akurat nic ważnego, takie gadanie dla gadania. Ale następnie doktor zadaje pytanie, czy to nie jest przypadek, że wszystko zaczęło się po śmierci Rogera. I nie ma też gwarancji, że to, co znajdziemy, będzie tym, czego chciał Joy Boy. Ale wszystko rozstrzygnie się wtedy, gdy ktoś odnajdzie One Piece. Mieliśmy też wiele reakcji ze świata w tym rozdziale, ale nie padła w nich żadna ciekawa kwestia lub ważny dialog. Ocena rozdziału dla mnie to takie 7 na 10. Widać, że już naprawdę zmierzamy do końca Egghead. Pierwszy temat to Bonnie i kwestia taka, że znowu użyła mocy Sangoda. Przydałoby się jej naprawdę więcej balansu. Trochę lipa, że chwilę temu była zmęczona trybem Nikki, a teraz ponownie wstała. To już Luffy przy Kaido miał więcej problemów z opanowaniem trybu piątego. No ale dobra. Drugi temat to to, że na ostatnim kadrze pojawiła się nowa, nieznana w cieniu postać z mieczem. Od razu ludzie myślą, że to ktoś powiązany z Shanksem, z tego co czytałem, ale nic na to nie wskazuje. Po prostu ktoś tajemniczy się przewinął. Ja obstawiam gościa z blizną, który ponoć ma czwarty ostatni ponegly w drogi. I skoro Egghead już się rzeczywiście powoli kończy, to ogólnie ark mi się podobał. Tylko no, jak podkreślałem nie raz, był bardzo chaotycznie prowadzony, wręcz jakby nie Oda go prowadził. I przede wszystkim druga połowa arku była bardzo przeciągana. Spokojnie Oda mógł szybciej i lepiej wszystko przedstawić. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Jeszcze
kwestia raz jest ciekawa, czemu na przykład rasa długonogich albo olbrzymy są społecznie akceptowalne, ale na przykład rasa trzech oczu u Pudding spotykała się ze społecznym ostracyzmem, albo czemu rasa Kinga jest tak bardzo poszukiwana i goniona przez światowy rząd. Właśnie to jest ciekawe, że w tak różnorodnym świecie, gdzie Big Mama chciała stworzyć utopię dla każdego, nadal występują rasizm i prześladowania. I jakie tajemnice się za tym kryją? No to jest bardzo intrygująca kwestia. Bardzo też mi się podobał wątek tego, jak Luffy motywował Bonnie przez cały rozdział. Mówiłem już o tym wcześniej, ale on jest dla niej swego rodzaju mentorem. Nie zdziwię się, jak na Elbafia serio daje jej full training z mocy Sangoda. I w sumie też mnie ciekawi reakcja Luffy'ego na to, że jego moc to złam Boga, a nie paramecja gumy. Cały czas na to czekam. Także to chyba tyle ode mnie. Przyjemny rozdział, fajnie się czytało. Także życzę mi jego popołudnia i na razie.